Serdecznie, rzeczywiście mam to szczęście, jest ze mną zespół Klasik. No przecież to klasyka, to trzeba usłyszeć, tu trzeba być i na żywo razem to przeżyć. Witajcie serdecznie w Legnicy. Witamy. Dzień dobry. Czym nas rozgrzejecie, jakie hity usłyszymy, czy nowe, czy te nieco starsze? Przede wszystkim dawką energetycznej muzyki. Zapraszamy wszystkich tutaj, abyście przyszli na nasz koncert, pobawili się z nami. Na pewno będą te nowe przeboje, najświeższe, ale będą też i te nasze kanony, prawda? Tak, zagramy cały przekrój naszych przebojów, tych bardziej znanych, tych mniej, także kochani, musicie tu być, koniecznie zapraszamy, będzie ostro. Od 15 lat razem na scenie, ci nawet najbardziej wytrawni wasi fani niekoniecznie muszą wiedzieć, jak to się wszystko zaczęło, a zaczęło się od randki. Któryś z was szedł na randkę, a któryś któregoś podwiózł i tak to wszystko się zaczęło. Tak, ja randkowałem, kolega mnie podwiózł. Rzeczywiście wtedy po raz pierwszy rozmawialiśmy o tym, żeby wspólnie zacząć grać. No i efekt jest taki, jaki jest. No i gracie 15 lat już. 15 nie, w tym roku 25 lat. Będziemy obchodzili hucznie niedługo powstania zespołu Klasik. Natomiast fakt jest taki, że to jest bardzo długo, bardzo długi okres, bardzo dużo spędziliśmy ze sobą czasu. Nagraliśmy dużo wspaniałych płyt, fajnych piosenek. No i przede wszystkim, co jest najważniejsze, my się fajnie przy tym bawimy. A to jest najważniejsze przy pracy artystycznej, aby się nie zatracić, aby to była cały czas pasja, a nie już taki smutny obowiązek. No właśnie, zespół Klasik to taki zespół, który ma już miliony na koncie, ale nie mówimy tu o pieniądzach, a o odsłonach na przykład waszych klipów. To nie przyjaźń, tylko miłość. Są te upragnione miliony? Ja bym sobie życzył milionów fanów. O. A ci na pewno są, no ktoś w końcu te odsłony robi, że tak powiem. Był niedawno taki wywiad, taki wspominkowy ze Zbyszkiem Wodeckim i ktoś się pyta, skąd pan bierze siłę na to, aby jeździć na te koncerty, aby grać, aby ciągle spędzać ten czas w aucie z ludźmi, a on mówi, jak dzwonię do swojego banku, no nie? Tak więc u nas tak nie jest. My patrzymy, ile mamy odsłon, to nie przyjaźń, tylko miłość, ponad 20 milionów. Natomiast to też nie jest dla nas aż najważniejsze. Najważniejsze to, że będziemy dzisiaj grali w Legnicy, że będzie tu tłum ludzi, że będą śpiewali z nami, bawili się i że przede wszystkim wyjdą z takimi niezapomnianymi emocjami, jakie my wynosimy z każdego koncertu. No, drodzy Państwo, nic dodać, nic ująć. Już nie sposób więcej coś powiedzieć. Trzeba się po prostu tu pojawić. A na koniec jeszcze pozdrowienia dla słuchaczy Radia Plus od zespołu Klasik. Wszystkim słuchaczom Radia Plus od zespołu Klasik serdeczne pozdrowienia. Moi kochani, trzymajcie się, słuchajcie muzyki Disco Polo, słuchajcie polskiej muzyki rozrywkowej i przede wszystkim słuchajcie Radia Plus. I bądźcie tu dzisiaj z nami.